Część druga. Agnieszka Rozdział dziewiąty Ciekawe powiedział porucznik Gabler w sąsiednim pokoju. Pismo kreskowe Tajna organizacja polityczna Teraz Kapitan Korda podszedł automatycznie do drzwi Nie zajmował się przesłuchaniami świadków, napadów i rabunków. Miał wyszkolony sztab współpracowników Stenogramy, które kładziono mu na biurku, były dostatecznie przejrzyste. Jego grupa operacyjna pracowała jak zegarek. Trzymał ludzi w ryzach. Był wymagający. Porucznik Gabler podniósł oczy z fotokopii, którą trzymał w ręku. Zobaczył w drzwiach szefa. Kapitan Korda przekręcił serdecznym palcem ślubną obrączkę na ręku. Patrzył w złoty krążek. Jakby go nie nosił dzień i noc, całe lata. Oho, stary coś węszy, pomyślał Gabler. Wszyscy w grupie znali ten odruch szefa. Oznaczał, że coś go zainteresowało. Nie przeszkadzajcie sobie, powiedział Korda. Nie spojrzał na ekspedientkę od jubilera. W tej chwili nie ciekawiła go. Wziął z biurka Gablera fotokopię kartki wyrwanej z kratkowanego zeszytu i przeciętej na pół. Kwituje odbiór złota i kosztowności na cele tajnej organizacji politycznej walczącej o wolne życie jednostki. Pod spodem widniała nieczytelna pieczęć. Korda odwrócił kartonik. I z tej pozycji pieczęć nie przedstawiała również niczego konkretnego. Plama. Prymitywny sposób pomyślał. Ale tekst wymyślił inteligent. Wolne życie jednostki. Ten facet zaczyna mi się podobać. Ekspedientka wyszła Niestety, rzucił Gabler, z tego pisma grafolog wiele nie wyciśnie. Korda pokiwał głową. Sprawdzić kartoteki przestępcze, powiedział. Jakiś mądry mógł wpaść na pomysł odwrócenia pokwitowaniem naszej uwagi od Fachmana. Ale byłby za mądry, dodał w myślach, jak na mój gust, gdyby to było inaczej sformułowane. Możliwe. Mimo to Melinę trzeba przetrząsnąć, przepytać paserów. Dowiedzcie się, kto szykował skok, powiedział głośno. Zawsze ktoś jest po skoku albo planuje skok, uśmiechnął się. Tak jak my jesteśmy przez rozpoczęciem śledztwa albo po jego zamknięciu. Nie? Szefy w lepszym humorze, pomyślał Gabler ze zdziwieniem. Ostatnio kiepsko bywało. Był zdetonowany, ponieważ stan zdrowia dzielnicowego wskazywał, że oprócz grubego rabunku będzie jeszcze zabójstwo funkcjonariusza M. O. Cała biżuteria wygarnięta ze sklepu i trup po drodze pewny wyrok śmierci. Jeżeli to rzeczywiście ten sam osobnik, pomyślał Gabler, jeżeli go złapiemy i udowodnimy. Gdy stali obok siebie, kierownik grupy operacyjnej i jego zastępca, porucznik Gabler, stanowili kompletne przeciwieństwo. Drobny, kruchej budowy kapitan o twarzy smutnej, mądrej małpki, z głęboko osadzonymi oczami pod wydatnymi lukami kości oczodołowych. Jego oczy żyły własnym życiem, niezależnym od życia mięśni, twarzy, ust, rąk. Były ruchliwe, nazbyt przenikliwe. Wydawało się, że udzielają blasku i pulsowania lekko odstającym od głowy w górnej swojej części muszlomuszu. Różowiejącym, gdy coś frapowało kapitana, gdy intensywnie myślał. Uszy kapitana, kordy, czuły instrument jego osoby, były delikatne. Przez ich górne koniuszki przenikało światło, gdy siedział na swoim krześle, ustawionym tyłem do okna. Wysoki, dobrze zbudowany gabler wydawał się przeciężki i mało ruchliwy obok swego szefa. Nawet te niewątpliwe zalety męskiej urody bladły w kontraście z żywiołem energii, który tkwił w kapitanie, utajonym, zamkniętym w jego drobnej sylwetce. Manifestującym się tylko w spojrzeniu, w ruchliwości rąk. Przystojny Gabler wyglądał jak zakotwiczony tankowiec obok zwrotnego, zwinnego ścigacza. Być może w ten sposób się uzupełniali. Dzielnicowy, ciągle nieprzytomny, zapytał Korda. Gabler wzruszył ramionami. cztery pociski. I żyje. Ten facet nie był dobrym strzelcem. Spis zrabowanych kosztowności już macie? Za godzinę mruknął Gabler. Przekazać go wszystkim jubilerom. Jakie ślady na miejscu? Wątpliwe, odpowiedział Gabler. Łoboda siedzi jeszcze w sklepie i zabezpiecza. Odciski palców mało prawdopodobne, chociaż facet operował bez rękawiczek. W sklepie przewija się dużo osób. Ekspedientka powiada, że miał wyjątkowo ładne ręce, eleganckie, ruchliwe, chirurgiczne ręce, dobre określenie, roześmiał się Gabler. Inteligent, pomyślał Korda, pokwitowanie nie myli. Przytomna ekspedientka, zauważył z niedostrzegalną ironią, a personel poza podejrzeniem. Jedna. Ta, co podniosła alarm, wydaje się czysta. Pracuje w sklepie siedem lat. Zaufana. Chyba odpada jako wspólniczka. Druga mniej pewna. Jest na posadzie trzy miesiące. Kierownik. Spóźnił się dzisiaj do pracy o pół godziny. Korda poklepał się po kieszeni, sprawdzając. Czy ma w niej klucze od kasy. Jestem całkiem bez głowy, pomyślał. Upał. Kiwnął ręką gablerowi. Porucznik popatrzył za odchodzącym. Dlaczego nagle interesujesz się szczegółami wstępnego śledztwa? pomyślał. Taka sama sprawa jak dziesiątki innych. Proście drugą ekspedientkę powiedział do sierżanta, siedzącego w kącie pokoju. Kierownika przesłuchamy na końcu. Nic nie wnosi do sprawy. Jest jeszcze trzech gapiów z ulicy, powiedział sierżant kirełko. Będziemy ich dziś brali? Porucznik Gabler spojrzał na zegarek. Powinienem wpaść do zakładu kryminalistyki, pomyślał. Ale na świeżo ludzie mówią, co widzieli. Później ubarwiają. Historyjka obrasta w nocny spekulacje amatorskich detektywów. Dzisiaj powiedział. Rozdział dziesiąty. Obudził się duszony lękiem, oblewającym potem całe ciało. Nawet nogi miał wilgotne. Spojrzał na pokój, jakby spodziewał się, że ktoś tu na niego czeka, wszedł podczas jego snu. Po co tu wracałem? Przeleciało mu przez głowę. Głupota. Może pojechać do kalisza, do starych? Ale wiedział, że w domu rodzinnym będzie jeszcze bardziej intruzem niż gdziekolwiek. Ciężar, który dźwigał na sobie, już odgradzał go od ludzi. Mógł istnieć tylko sam ze sobą. Ubrał się szybko, uważając, aby nie mieć na sobie niczego z poprzedniego dnia. Nie zjadł śniadania. Zlowski pobiegł do budki ruchu. Kupił trybunę ludu i życie w Warszawy. Wiatr wyrywał mu z rąk płachtę rozłożonej gazety. Mocował się z papierem, wodząc oczami po kolumnach. Nie ma, pomyślał. Włożył gazety pod pachę. Na ulicy czuł się lepiej niż w czterech ścianach pokoju, ale wrażenie obcości, odrębności nie opuszczało go nawet w tłumie. Jakby był zamknięty w szklanym pudle, Ściśle przylegającym do jego osoby, na tyle przejrzystym, że sam widział otoczenie, odbierał wrażenia, na tyle szczelnym, że nic, co pochodziło od niego, nie przenikało na zewnątrz. Alienacja, pomyślał. Modne terminy otóż i jestem w stanie alienacji z powodu zabójstwa. Nie podlegałem dotąd frustracjom wieku atomowego upośledzony facet na potańcówkach w hybrydach. Chamskie życie alienuje. Mógłbym teraz pogadać z Zenkiem. Jednym uderzeniem załatwiłbym jego bujdy. Ale już nie porozmawiam. Uszedł spory kawał drogi, gdy zorientował się, że jest w alejach jak w przeddzień napadu na jubilera. Co mam dzisiaj robić? Pomyślał. I zdumiał się, że nie znajduje odpowiedzi. Zawsze miał coś do zrobienia, każdego dnia. Bodaj spotkać się z kimkolwiek. Nie miał się już z kim spotykać. Nie pomyślał o Katarzynie i nie wiedział o tym. Zawisł w próżni. Wszedł bez celu, nawet spacer zmierzał donikąd. Rany boskie stwierdził żadnego pomysłu. Co za obrzydliwa kabała. Rzucał oczami na boki jak człowiek bliski wariacji i chut miał nieskładny. Poczuł rulonik papieru który ściskał pod pachą. Może źle przejrzałem mu gazety, pomyślał. Skoczył w stronę ławki, usiadł i zaczął szczegółowo studiować najmniejszą redakcyjną notatkę. Nawet adresy redakcji przeczytał. Wzięła go nagle ochota, aby zjeść obiad we Wzorowej. Restauracja mieściła się na rogu Puławskiej i Rejtana, obok jubilera. Za sekundę ogarnął go potworny strach. Że mógłby znaleźć się we wzorowej i że takie pomysły przychodzą mu do głowy. Rozejrzał się po pustym ciągu ławek. Nie chciało mu się wracać do domu. Instynktownie bał się miejsca swego stałego zamieszkania. Szukają mnie. Latają jak wściekli, pomyślał z zupełnym chłodem. Żadna policja świata nie darowuje zabójstwa jednego ze swoich. Trzeba gdzieś pryskać z Warszawy. Po tym postanowieniu uspokoił się. Miał cel. Wiedział już, co robić. Wyjechać. Dworce też obstawione, stwierdził. Sprytny zawsze się jednak przemknie. Od momentu, gdy wyszedł swobodnie z fryzjerni, wydawało mu się, że nauczył się panować nad doraźnym niebezpieczeństwem. Niczego gorszego już nie przeżyje pomyślał w naiwności człowieka który nie przeżył jeszcze prawdziwego pościgu, zaciskającej się pętli, zmniejszającego się koła nagonki. Te minuty, gdy brzytwa nieświadomego tajemnicy fryzjera zdejmowała z niego ostatni ślad przestępstwa wprost potokiem spacerującego milicjanta, pozostały w Andrzeju. Nie mógł drgnąć. Śledził tylko kątem oka wahadłowo pojawiającą się i znikającą postać przeznaczenia. To nie było jeszcze Twoje przeznaczenie. Roześmiał się do siebie. Twoje przeznaczenie jest zakopane w ogrodzie Zenka. Kupa forsy. Jesteś wolny. Wolniejszy niż kiedykolwiek. Dajesz się nabierać strachom. Poskładaj się do kupy i spróbuj ruszyć głową. Wydostaniesz się z tego kraju. Nie jesteś głupi. Wszystko Ci się dotąd udawało oprócz fatalnego spotkania z milicjantem na chorzej. Ale z drugiego spotkania wyszedłem górą. Górą, podpowiedział rozsądek, bo nie było już ani jednej kuli w magazynku. Muszę gdzieś zdobyć zapasowy, stwierdził. Nie mogę zostać bez broni. Milicjant pospacerował przed fryzjernią i poszedł nie wiadomo dokąd. Andrzej nabrał przekonania, że nie każdy milicjant jest tym, który łapie, chce jego złapać. Są też tacy, Którzy mają swoje codzienne zadania. Rozdział jedenasty. Kapitan Korda skręcił z Rakowieckiej w Puławską. Zatrzymał się na skrzyżowaniu. Mógł złapać autobus albo dziewiętnastkę. Leciała na wyścigi. Lubił zrobić sobie większy spacer przed urzędowaniem. Po pracy rzadko mu się to udawało. Przeważnie miał jeszcze jakieś sprawy na mieście. Teoretycznie kończył pracę o czwartej. Właściwie nie kończył jej nigdy, jak i o żadnej godzinie nie zaczynał. Nawet we śnie prześladowały go kombinacje możliwych posunięć w grze, jaką aktualnie prowadził. Wyskoczył z pierwszego i drugiego pierścienia, pomyślał Korda. Najprawdopodobniej tkwi gdzieś na obszarze trzeciego okrążenia, w jakimś pruszkowie albo palenicy. Cholera wie gdzie. Albo siedzi jeszcze w mieszkaniu, dwie ulice od nas. Jak posiedzi dłużej, wpadnie. Natychmiast po meldunku o napadzie wydano rozkaz obstawienia skrzyżowań śródmieścia, wyjść na mosty i wylotu w szos. Patrole w radiowozach nie zauważyły nikogo podejrzanego. Milicjanci krążyli drugi dzień na podmiejskich stacyjkach, patrolowali osiedla. Wyskoczył, stwierdził Korda. Na razie wyskoczył. Szedł i myślał o swoim chirurgu, jak go nazwał, odkąd gabler wspomniał o spostrzeżeniu ekspedientki. Jednocześnie kątem oka widział pod ścianą kamienicy kobietę z koszem sałaty. Jedną nogą oparta o mur, pochylona, zawijała towar w oddzieraną zębami gazetę. Spieszyła się. Gdzie milicjant? Pomyślał drugą warstwą świadomości która pracowała niezależnie od niego. Do diabła, co za nawyk. Człowiek nie może iść ulicą jak człowiek. Sałata to nie twoja branża. Minął przekupkę, która natychmiast wyczuła, że ze strony władzy nie grozi jej żadna przykrość. Jej nerwowe ruchy zwolniły tempa. Kłopot z kobietami, pomyślał Korda i uśmiechnął się do siebie, przegonisz z jednej ulicy, Wyjdą na sąsiednią. Jak się tylko zaczyna lato, nie można dać rady. E, nigdy nie da się temu rady. Na biurku znalazł stenogramy wczorajszego przesłuchania świadków. Spięte porządnie spinaczem. Gabler był dokładny, pedantyczny. To zaleta, zaleta skarcił się w myślach. Te cechy zresztą skłoniły Kordę do uczynienia sporucznika Gablera swojego najbliższego współpracownika. Mógł na nim polegać. W stenogramach nie było zeznań rannego milicjanta. Korda podniósł słuchawkę i połączył się ze szpitalem wojskowym. Ciągle nieprzytomny, odpowiedział dyżurny lekarz. Robimy, co w naszej mocy, ale jest podziurawiony jak sito. Ogromna utrata krwi. Zrobiliśmy już dwie transfuzje. Jaka szansa utrzymania go przy życiu? Zapytał Korda. Szansa zawsze jest, zauważył lekarz, dopóki ktoś nie umrze. Wiem, roześmiał się Korda. Potrzebuje, żeby przemówił. A my potrzebujemy, żeby jego serce bodaj przez kwadrans nie wyczyniało takich cudów, jak to się dzieje od wczoraj, odrzekł lekarz. Jutro, zapytał Korda. Nie wiem, panie kapitanie, skapitulował lekarz. Korda położył słuchawkę. No tak, pomyślał, z tej strony nie oczekuj od sieczy. Ani jutro, ani pojutrze. Lepiej sobie poczytaj i spróbuj pomyśleć. Wyciągnął steczki oznakowanej numerem sprawy chirurga spis zrabowanych kosztowności. Lista zajmowała cztery strony maszynopisu. Korda podskoczył przy biurku. Ładny skok. Kilkaset tysięcy. Nie wygląda na dyletanta, ale fachowiec miałby w trakcie roboty rękawiczki. Nie posługiwałby się chwytem tajnych organizacji. Fachowiec byłby bardziej opanowany. Wystrzelał cały magazynek. Z zeznań świadków wynika że napadł na sklep i uziłowania zabójstwa, dokonał ten sam osobnik, mój wydumany chirurg. Poruczniku powiedział, komunikat do całej prasy: Zabójstwo funkcjonariusza M. O. Tak, odpowiedział Gabler i zobaczył, że koniuszki uszu szefa różowieją. Korda usiadł znów przy biurku. Był spokojniejszy. Jego pasja władowała się w poleceniu. Poczekaj, ptaszku, pomyślał. Wydaje ci się, że zabiłeś. Mrowane, nie możesz wyobrazić sobie, że ktoś dyszy po wsadzeniu mu magazynku w klatkę piersiową. A ja cię w tym mu pewnie dostaniesz popędu. Zaczniesz działać w panice. Człowiek zdenerwowany zawsze popełnia fałszywy krok. Ktoś musiał go zauważyć po oddaniu strzałów w trakcie ucieczki, pomyślał już chłodno. Wykluczone, żebyśmy zostali tylko z opisem pochodzącym od świadków rabunku i usiłowania morderstwa. Połączył się z zakładem kryminalistyki. Technik dochodzeniowy, Łoboda, usłyszał w słuchawce. Masz coś ciekawego? zapytał Korda, od jubilera. Niewiele mruknął technik niechętnie. Korda wiedział, że Łoboda nie cierpi pracować w próżni. Jakby się osobiście wstydził za przestępcę, który nie umie zostawić przyzwoitego śladu, a bodaj takiego, którego by można się uczepić jak nitki. Łoboda uznawał tylko nowoczesną technikę pracy dochodzeniowej. Pogardzał w głębi duszy spekulacjami. Dla łobody liczył się dowód wyprowadzony w sposób naukowy. Cholera, mruknął technik. Parę godzin straciłem. Guzik. Na pokwitowaniu są odciski palców, ale bardzo słabe. Obraz jest pogmatwany, prawie nieczytelny. Dzieciaki używały zeszytu, z którego została wyrwana kartka. Typ broni: Wojskowa tytenka. Kaliber 7:62. To już jest coś, pomyślał Korda. Wojskowy pistolet trzeba zdobyć od wojskowego. Typowy. Nie było meldunku o kradzieży broni, zapytał Gablera. Nie, odpowiedział porucznik. Może będzie, pomyślał Korda, jeżeli nie miał wspólnika z bronią. Uporządkował stenogramy zeznań ekspedientek i przygodnych gapiów. Złożył je równo, pedantycznie. Dołączył szkic sytuacyjny sklepu i miejsca, w którym postrzelono milicjanta. Jeżeli nie można działać, trzeba czekać. Nic ci nie pomoże. Musisz czekać, aż jakiś milicjant z obławy trafi na osobnika podobnego do tego, którego opisały ekspedientki. Na nic nie zda ci się wiedza, jak wyglądał, bo na pewno w tej chwili wygląda inaczej, i nic nie pomoże informacja, jak był ubrany, bo teraz ma na sobie zupełnie co innego. Jak zawsze w takich razach musisz czekać na traf, szczęśliwą myśl, fałszywy krok tamtego. Rozdział dwunasty. Andrzej zjadł dobry obiad pod kandelabrami. Postanowił niczego sobie nie żałować. Wyszedł z restauracji syty po dziurki w nosie. Zobaczył kolejki przy kioskach. Opuściło go nagle uczucie zadowolenia z pełnego brzucha. Po ekspres. Przeleciało mu przez głowę. Jest ekspres. Ruszył w kierunku kiosku, ale nogi mu ciążyły. Położył na ladzie pięćdziesiąt groszy. Ręka brała gazetę z oporami. Znienawidził nagle częstotliwość, regularność informacji i prasowej. Ledwo pozbył się jednego mola, porannego wydania. Gorączka stwierdził Codziennie będziesz miał nową gazetę. Dwa razy dziennie. Wziął go wstręt do takiego życia w rytmie ukazującego się dziennika. Nie wyszedł wcale z kolejki, tylko przesunął się trochę do przodu. Czytał komunikat o sobie zupełnie obojętnie. Czekał na niego od wczoraj. Zabiłem, pomyślał. Zgadza się, mój opis. Ale to był opis z wczoraj, panowie. Uśmiechnął się złośliwie. Spróbujcie złapać mnie według niego. Wysokich brunetów na kopy. Złożył ekspres i spojrzał po ludziach z kolejki. Nikt się nim nie interesował. Kupowali gazety i papierosy, jakby ziemia paliła im się pod nogami, nie mieli sekundy do stracenia. Domagali się zamówionych przedmiotów poirytowanymi głosami, żądali od sprzedającej tempa torpedy. Ale to mnie ziemia pali się pod nogami, stwierdził Andrzej rzeczowo. Kujawiak i Zygmunt będą lada minuta mieć ten ekspres w ręku. Jeżeli już nie mają, sypną. Wiedzą o mnie dużo. Za dużo. Znają sklep jubilerski. Nie przypuszczali, że pójdę sam, ale wiedzą, że miałem broń. Gdybym nie zabił milicjanta, trzymaliby języki za zębami murowane. Skojarzą sobie fakty. Raz stchurzyli. Stchurzą drugi. Gdyby się nie wycofali, nie miałbym zabójstwa na rozkładzie. To im zawdzięczam trupa po drodze. Gdyby lepiej myśleli, Niż to potrafią, wiedzieliby, co są mi dłużni, ale pewnie nie zechcą myśleć. Kto chce brać na siebie winy, który mumknął. Mogliby milczeć i może będą siedzieć cicho. Nie powinienem już wracać do dejmu, niezależnie od tego, co zrobią, właśnie dlatego, że są i zawsze będą niewiadomą. Pokpiłem sprawę. Za dużo im powiedziałem. Trzeba było ujawnić plany na godzinę przed napadem. Trzymałbym ich w ręku. E też by wystarczyło. Wszystko teraz zależy od nich. Chciał zaraz wyjechać, ale stracił odwagę. Bał się zbliżyć w okolice jakiegokolwiek dworca. Niewiadoma w postaci niedoszłych wspólników wiązała mu ręce. Pod czaszką, w rozkuśtanej wyobraźni. Przelały obrazy kolegów udających się wspólnie do komendy albo tylko jednego z nich, który był bardziej niepewny. Raz wydawało mu się, że Zygmunt, drugi raz Kujawiak. Wracały wszystkie rzucone przez nich słowa, zastrzeżenia. Najpierw Zygmunt zdradzał sceptycyzm, ale ostatniego dnia przed napadem to Kujawiak zaczął się wahać. Obrazy wyimaginowane mieszały się z prawdziwymi słowami kolegów. Andrzej zastanawiał się, który z nich prędzej puści farbę, jeżeli nawet razem postanowili milczeć. Widział Zygmunta w budce telefonicznej, kujawiaka męczącego się myślami. Zachciało mu się pić. Szukając drobnych przy ulicznym saturatorze stwierdził, że ma już niewiele pieniędzy. Nie mogę dłużej czekać, pomyślał. Przejem pieniądze na bilet kolejowy. W Warszawie nie będę niczego sprzedawać. Nie wolno mi teraz zostawić żadnego śladu, ani jednego śladu więcej. Pozwolił zamknąć się na noc w łazienkach. Zaszył się w krzakach blisko agrykoli. Rozdział trzynasty Obudził go ptasi jazgot. Otwierał powoli oczy zdziwione błękitem nad głową, upstrzonym zielonkawymi plamami. Wschodziło słońce. Aha, liście pomyślał. Przespałem kilka godzin. Spróbował rozprostować skurczone nogi. Usiadł. Zaczęło nim trząść zimno. Dotknął ręką ziemi. Była wilgotna i chłodna. To jeszcze nie lato, stwierdził. Zmarzłem na kość. Bolały go plecy. Wyciągnął lusterko z kieszeni, grzebyk. Przeczesał włosy. Źle wyglądał jak człowiek zmęczony i nieumyty. Wyjął portfel i przeliczył pieniądze. Miał trzysta osiemdziesiąt złotych. Cokolwiek by było na golenie muszę mieć nawet gdybym nie miał co jeść. Musiał siedzieć w krzakach i czekać do ósmej. Wcześniej mógłby spotkać dozorcę albo sprzątaczki, wzbudzić podejrzenie. Słońce podnosiło się zbyt powoli. Był przesiąknięty chłodem. Siedział w krzakach i przeklinał swoją sytuację. Nagle przyszło mu do głowy, że jest niedziela. Poprzedniego dnia o tym nie pomyślał. Stracił dzień. W niedzielę nie mógł niczego wykopać sogródka zenka. Czekała go jeszcze jedna noc w parkowych krzakach. Psiakrew, myślał. Psiakrew. Znów coś przeoczyłem. Jeszcze jeden dzień w Warszawie. Strach po komunikacie odebrał mi zdolność działania, decyzji. Gdybym pamiętał o niedzieli, pojechałbym wczoraj do Włoch. Ekspres skupiłem o trzeciej, zdążyłbym przed piątą coś wykopać. Może lepiej, że nie pojechałem? Nie można kopać na wariata, czując kogoś z domowników za plecami. Zenek mógłby w sobotę wcześniej wrócić. Tak czy tak, niedziela jest jednym z tych zbiegów okoliczności które należą w całej mojej sprawie do fatalnych. W takich sytuacjach jak moja trzeba obmyślić każdy szczegół, pilnować kalendarza. Będę miał nauczkę na przyszłość. Wylazł z krzaków o dziewiątej, dla wszelkiej pewności, ukucnął na schodkach przed pałacem i umył sobie twarz w stawie. Wytarł ją chusteczką do nosa. Woda spędziła mu senność z oczu. Całą niedzielę wałęsał się po parku. Trochę siedział w kawiarni. Czas wydawał mu się tasiemcem bez końca i początku. Nigdy w życiu nie walczył tak z czasem w odwróconym kierunku jego biegu. W trakcie egzaminów czas przeciekał przez palce. Nawet w ciągu roku wykłady, ćwiczenia, korepetycje zajmowały mu dzień do ostatniej minuty. Biegał z miejsca na miejsce. Zawsze brakowało mu kwadransa. Nagle nie miał co zrobić z czasem. Wieczorem zaszył się w krzakach na starym miejscu. Kładąc się na stygnącej ziemi, zobaczył twarz Katarzyny. Jego ciało i myśli pozostały zimne, jak legowisko, które wybrał. Zdziwił się sam, że nie doznaje tej emocji, wzburzenia umysłu i nerwów, które jeszcze do przedwczoraj towarzyszyły obrazowi dziewczyny. Jej piękna twarz pozostała martwa, jak fotografia odbita na kliszy pamięci. Za dużo się ze mną stało, pomyślał. Zabiłem człowieka. Po czymś takim może się i dziewczyny odechcieć. Namiętność do Katarzyny wyciekła z niego razem z krwią milicjanta, pozostawionego na bruku chorzej. Płynęła po prostu w podświadomości Andrzeja przez ten czas, gdy zabijał. Uciekał, jechał do Włoch, zacierał ślady, ukrywał się nocą w Łazienkach. Namiętność życia, zachowania go i obrony zniszczyła namiętność mniej trwałą, pożądanie. Rozdział XIV. Bał się, że nie odnajdzie miejsca, gdzie zakopał kosztowności, albo rozgrzebie ziemie i dołki, okażą się puste. Zachowywał się nerwowo. Raz zdawało mu się, że poruszyła się firanka w pokoju, drugi że skrzypnęła furtka za jego plecami. Krzyknął na psa, który cofnął się zaskoczony. Motyka lekko wchodziła w ziemię jeszcze spulchnioną i niestwardniałą od deszczów. W kilka sekund dokopał się biżuterii. Podniecała go jasność dnia, okoliczność, która nie przeszkadzała mu, gdy przyszedł tu za pierwszym razem. Zrobiłem postępy w edukacji i strachu. Pomyślał, zgarniając kosztowności na gazetę. Ukrył się w drewnianej przybudówce i przełożył złoto do kieszeni. Nikogo nie spotkał. W Warszawie schował się na Pradze. Nie mógł wytrzymać na prawym brzegu wisły. Kupił bilety do kina, ale nie wiedział, co grali. Nie pamiętał nawet tytułu, gdy wyszedł na ulicę. Unikał praskich lokali. Przetrącił coś dopiero w barze w alejach i tramwajem pojechał na dworzec. Zbliżał się do kasy biletowej, jakby wstępował na zaminowane pole. Druga do Gdyni, powiedział. Nerwy miał tak napięte, że gdyby ktoś nagle dotknął go z tyłu, zacząłby krzyczeć, wycisz z zamkniętymi oczami jak furiat. Wziął bilet i obrócił się bardzo wolno. Był niemal pewny że za jego plecami ktoś stoi, musi stać ten, który położy mu ciężką dłoni na ramieniu. Zdziwił się nieprawdopodobnie, gdy następny z kolejki zażądał biletu do poznania. Odsunął się dopiero wtedy od kasy i obejrzał dokładnie całą halę dworcową, wszystkie kąty i przejścia. Środkiem spacerował milicjant. Nie spiesząc się, Andrzej przeszedł obok niego, pilnując, żeby funkcjonariusz Bezpieczeństwa zobaczył tylko jego plecy. Udał się na peron i zaszył się w kącie wagonu. Nie chciał usiąść przy oknie, chociaż okno otwierałoby mu pole widzenia na peron. Znajdował się w jakimś stanie podobnym do fatalistycznego oczekiwania na to, co ma nadejść, co musi nastąpić. Jeżeli mam wyjechać, wyjadę, pomyślał. Tu się nic nie da zrobić. Pościg na torach kończy się przeważnie jednakowo. Nie mam się czym bronić. Same nogi wystarczają kieszonkowcom. Nie jestem do tego wprawiony. Albo chłopaki nabrali wody w usta i wyjadę, albo żadna siła mnie nie uratuje. Oparł głowę o ścianę wagonu, załatwiając w ten sposób własny los. Ocknął się na zakręcie toru kolejowego. Jechał. Nie spał. A przecież nie czuł kiedy ruszyli. Znajdował się w stanie podobnym do zamrożenia funkcji życiowych w świadomym letargu nie odczuwał ulgi, jaką powinien mu przynieść ruch pociągu. Był ciągle zwinięty w sobie jak kłębek, najrzony czułkami zmysłów. Wiedział, że to nic nie znaczy jechać. Po drodze są dziesiątki stacji, które trzeba minąć i będzie dworzec w Gdyni, z którego trzeba wyjść. Dlatego nie pozwalał sobie na rozbrojenie psychiczne. Czekała go koszmarna noc. Nękały go latarki konduktorskie, zgrzyt kolejowych kluczy, trzask drzwi przedziałów, kontrole biletów, ponawiające się po każdej większej stacji. Za każdym razem światło zalewało twarz i nie miał żadnej rady na to wypływanie i pogrążanie się w mroku, wielokrotne i brutalne swoją bezceremonialnością, jak chińska tortura. Jakby zapadał i wypływał z niebytu. Rodził się i umierał dziesiątki razy na przestrzeni trzystu pięćdziesięciu kilometrów. To zbyt wyczerpujące dla człowieka myślał, który rodzi się i umiera tylko raz z wyjątkiem czasu wojen totalnych i klęsk żywiołowych, uczących go, jeżeli uda mu się je przeżyć, że umierać i rodzić się można wielokrotnie. Gdy pociąg wypuszczał ostatnią parę z lokomotywy na peronie w Gdyni. Andrzej trzymał się resztkami energii, a jednak wyszedł z dworca w Gdyni, tak samo jak wszedł na dworzec warszawski i nikt nie chciał go zatrzymać, nikt nawet na niego nie spojrzał. Wtedy Andrzej oparł się o mur budynku stacyjnego, już na ulicy i poczuł, jak ten kłębek w nim zwinięty rozpręża się, a zmysły wracają do normalnego widzenia, słyszenia, dotykania. Zwariowałem chyba, pomyślał. Zygmunt i Kujawiak milczą. Będą milczeć. Do diabła. Poza wszystkim są kolesiami z jednego roku, z jednej budy. Uspokój się, inaczej nie wyjdziesz z matni. Gdyby puścili farbę, nie dojechałbyś nigdzie. Nawet do Włoch po biżuterię. Uspokój się, Durniu. Nikt cię nie zna. Nikt nie ma nawet bladego pojęcia, że ty i tamten bandzior to jedna i ta sama osoba. Żaden komisarz, żaden śledczy, żaden cwaniak. Odetchnął i oderwał się od muru. Ciało wróciła sprawność, nogom sprężystość. On, Andrzej Lechoń, zaplanował i wykonał napad rabunkowy, żeby zdobyć dziewczynę. Resztę dopisało życie. Nie przewidział, co życie potrafi dopisać człowiekowi, który zrobi jeden krok przeciwko prawu. Zabrakło mu wyobraźni. A może tłumił ją świadomie, bo stałaby się przeszkodą do celu? Rozdział piętnasty. Kapitan Korda rzucił okiem na ekran telewizora. Nie przepadał za nieustającym kinem w domu. Ustąpił żonie, kupił aparat. Często wyjeżdżał w teren, rzadko kiedy mieli wieczór dla siebie. Jeżeli był w domu, nękały go telefony. A gdy telefon stał spokojnie, czytywał publikacje z zakresu kryminalistyki, prace naukowe, literaturę wspomnieniową znanych sędziów i prokuratorów, obrońców. Lubił klasyków literatury kryminalnej i sensacyjnej, wielkich pisarzy, którzy interesowali się psychologią zbrodni, anomaliami ludzkiej natury. Z praktyki wiedział, że między zbrodnią a patologią jest czasem tak cienka granica, że wykrycie jej nastręcza trudności lekarzom i psychologom związanym z wymiarem sprawiedliwości. Zwłaszcza gdy chodzi o przestępców młodocianych albo młodych. Nachodziła go często wątpliwość, gdy siedział naprzeciwko takiego młodzika, nadmiernie pobudliwego, z przeciwstawnym do całego zespołu nerwowego tępym spojrzeniem, czy psychiatra się nie pomylił. Ten typ przestępcy atakował jego wyobraźnie najsilniej. Byli to przeważnie młodzi mężczyźni o agresywnym stosunku do świata. W jednym osobniku łatwo, nawet przy niezbyt wnikliwym śledztwie, odkrywało się dwie osobowości. Pod ich zaczepnością kryła się zajęcza lękliwość tchórza pokrywającego ułomności swojej natury odwagą, której nie starczało na życie w ogóle. Manifestującą się w akcjach gwałtownych jednorazowych, wymierzonych właśnie przeciwko życiu uładzonemu, a więc znacznie trudniejszemu do uniesienia niż swobodny bezład. Tak, pomyślał Korda, starając się nie słyszeć monotonnego wrzasku telewizora, życie w społeczeństwie jest trudniejsze niż poza nim. Wbrew pozorom. Tak jak narzucenie sobie pewnych norm etycznych trudniejsze niż ich omijanie. Organizm społeczny trzeba traktować tak samo całościowo jak poszczególną indywidualność ludzką. I tu, i tam pogodzenie się z dyscypliną jest jednakowo trudne. Westchnął i zamknął drzwi do pokoju, w którym siedział. Produkcje małego ekranu przeszkadzały mu myśleć. Nie jesteś najlepszym materiałem na męża, stwierdził. Przeważnie nie macie w domu, a jak jesteś, chcesz myśleć musisz wziąć pod uwagę, że oni też mają prawo własnego życia. Wiem, wiem, odpowiedział sobie i dlatego kupiłem rodzinie telewizor rzadko mam czas na kino, zrobiłem im kino w domu Żona często mówiła: kiedyś któryś z twoich bandiorów wpakuje ci kule w plecy i będzie dobrze, jeżeli zrobi to honorowo, tak, żebyś mógł swojej śmierci spojrzeć w twarz. Ale oni robią to przeważnie niehonorowo, z zasadzki. Kiedyś zrobi to któryś z nich albo jakiś ich kumpel z wolności. Korda uśmiechał się wtedy w duchu. Nigdy nie pozwalał sobie lekceważyć jawnie jej niepokoju. Była dobrą towarzyszką życia. Mieli dwóch synów. Odpowiadał jej coś uspokajającego. Naprawdę nie wierzył w śmierć od kuli któregoś ze swoich przestępców i nie umiałby tego uzasadnić wystarczająco mądrze. Taka możliwość zawsze istnieje, jest niewiadomą, wliczaną w rachunek zawodowca. Kordania brał jej pod uwagę. Starał się zawsze zrozumieć człowieka, którego ścigał w imieniu prawa i społeczeństwa. Nigdy nie szedł w swoich obowiązkach dalej niż nakazywało prawo. Wydawało mu się nieraz, że siedzący naprzeciwko niego człowiek wie o tym rozumie na swój sposób konieczność, która ich sprzęgła. Korda unikał w zawiłych psychologicznie sprawach konfrontacji między ludźmi, które mogłyby dodatkowo obciążyć ich sumienie na przyszłość, jeżeli to nie było konieczne. Litera prawa była dla niego sama w sobie dostatecznie surowa, a ręka sprawiedliwości wystarczająco ciężka. Gromadził materiał dowodowy służący za podstawę wyroku. Zbierał go zgodnie ze stanem faktycznym i do granicy potrzebnej, aby prawu stało się zadość. Miał za sobą kilka wyroków śmierci i niósł ich ciężar na sobie wespół z sędzią i prokuratorem, ale nigdy nawet w tamtych sprawach nie dokładał przestępcy cierpień moralnych, jeżeli to nie było niezbędne do śledztwa. Dlatego nie bał się kuli. Wiedział, że przestępca rozróżnia śledczego sprawiedliwego. Tak samo jak od chwili popełnienia czynu przestępczego liczy się z karą i przeciwko karze sprawiedliwej się nie buntuje. Nie jeden z nich powiadał mu w swoim ostatnim dniu. Tak to jest. Śmierć za śmierć i nie może być inaczej. Korda znów westchnął. W telewizorze ktoś wrzeszczał. Je, je i szarpał bez litości struny elektrycznej gitary. Twoja pewność własnego życia, stary. Jest chyba przesadna, pomyślał. Sprawiedliwość Znasz i takich bandziorów, którzy nie mają w sobie niczego poza instynktem mordu. Tak, ale to są te wypadki, które dla ciebie zahaczają o patologię i wpadasz w następną pułapkę. Jakiż jednak zawód związany bezpośrednio i tylko z człowiekiem nie zastawia pułapek. Nie dostarcza moralnych dylematów. Dość nagadałeś się z lekarzami. Miałeś kiedyś księdza w śledztwie. Od ukazania się w prasie komunikatu o zabójstwie dzielnicowego na chorzej żona kapitana Kordy zdradzała znów niepokój. Unikał z nią rozmów o wypadkach śmierci w aparacie milicyjnym. Wbrew sobie ujawnił przed nią, że komunikat był chwytem. Nie wytrzymywał presji jej smutnego, wędrującego za nim spojrzenia, rozśmieszało go i jednocześnie gnębiło. Żyje, żyje, zirytowała się niespodziewanie dla niego. Co za różnica? Cztery rany. Pewnie nie wyżyje. Nigdy nie dogodzisz ludziom, którzy kochają, pomyślał filozoficznie. Miał jednak nadzieję, że milicjant wyżyje. Nie było mowy o złożeniu zeznań, ale jego stan się poprawiał. Rano dostał telefon z WSW o kradzieży pistoletu, typ TT kaliber 7,62. Z takiej samej broni postrzelono milicjanta na chorzej. Pocisk wydobyty z piersi rannego leżał w zakładzie kryminalistyki. Broni ukradziono w przeddzień napadu na sklep jubilerski. Jakieś nici zaczynały się nareszcie wiązać. Kradzieży pistoletu, potem napadu i usiłowania zabójstwa dokonał wedle wszelkiego prawdopodobieństwa ten sam osobnik. Milicjanci czwarty dzień niuchali między paserami to ostrzegało przed zakupem zrabowanych kosztowności. Mały paser boi się krwi, mokrej roboty, pomyślał kapitan. Nawet wytrawny paser cofnie się przed interesem, gdy w grę wchodzi zabójstwo przedstawiciela aparatu sprawiedliwości. Korda był niemal pewny, że chirurg nie próbował jeszcze niczego sprzedać. Paserzy drżeli o swoje skóry, śpiewali więcej niż można z nich zazwyczaj wyciągnąć. Od swoich wywiadowców dowiedział się, że przed napadem na jubilera szykowały się jakieś skoki, ale zawodowcy zapadli w mateczniku Pragi po zabójstwie milicjanta. I tam panowała, jak się wydawało, konsternacja. Sami, między sobą, szukali tego cwaniaka, nad którym głowiła się milicja. E, to nie jest tu żaden dowód. Pomyślał Korda, oni też mogą stwarzać pozory. Właśnie takie: dezinformacji. Kryć kogoś mocnego. To nie wydawało mu się jednak bardzo prawdopodobne. Miał zadawnione i dobre dojścia w środowiska przestępcze. Wiedział, że zawsze przemknie się jakieś słowo. Przestępcy odznaczają się tą samą wadą, co ludzie, którzy nigdy w kolizję z prawem nie popadli. Lubią blaski swojej sławy. Kobiety potrafią się zabawić. Przywódcy zawsze wymknie się komuś słowo. Jedno słowo wystarczy. Powstrzymać się z tym jednym słowem trudno. Cudza gloria spływa na całe środowisko ukoronowane wybrańcem, pijane siłą. Wtedy łatwo o jedno słowo. Trzeba jeszcze poczekać na to słowo, pomyślał Korda. Sprawa jest gruba. Muszą ochłonąć. Puścił nowego wywiadowcę na targ Różyckiego. Kobietę. Dobrze zakonspirowaną. Mieszkała na brudnie u siostry. Mieli tam kawałek gruntu, z którego sprzedawali jarzyny. Wszystko do sprawdzenia. Świeżo wykończony dom, pierwszy rok zaprowadzony warzywnik. Dwie siostry w domu, jedna mężatka, druga u niej na garnuszku. Mąż pracował na żeraniu. Dom budowali systemem gospodarczym całe lata i sąsiedzi to widzieli, a grunt został im po ojcu. Mężatka zajmowała się domem i dziećmi, druga siostra robiła trochę przy ziemi i jeździła na targ. Po południu pracowała w ogrodzie razem ze szwagrem. Dziewczyna była przeszkolonym oficerem milicji. Szkołę kończyła w szczytnie. Pisywała stamtąd do siostry mężatki. Że pracuje w sklepie spożywczym Jako ekspedientka Mieszka kątem u jakiejś rodziny I ma chłopaka, który chce się z nią żenić Później Że chłopak ją rzucił I jest bliska samobójczych myśli Siostra kazała jej przyjeżdżać Nie myśleć o głupstwach Wykańczali właśnie dom I zaczynało im się lepiej wieść Mogli przygarnąć krewną Na mieszkanie po rozczarowaniach Nieszczęśliwej miłości Odrobi im się bo zamyślili wykorzystać kawałek gruntu, który został po rodzicach męża. Dziewczyna przyjechała. Jest czysta jak kryształ, pomyślał Korda, dobra robota. Przekręcił kciukiem obrączkę na placu i wpatrzył się w złoty krążek. Telewizor na odmianę brzęczał. Od dobrej godziny wiedział, że wyjdzie, chociaż obiecał żonie popołudnie w domu. A nawet gdybym został, pomyślał. Kobieta tkwi z dziećmi przed telewizorem. Potem zajmie się kolacją. Na kolację wrócę. Wychodzisz! dobiegł go głos żony z drugiego pokoju. I znów cię nie będzie. Korda wiedział, że to bardziej stwierdzenie faktu niż wymówka. Pomaszerował prosto do sklepu jubilera, w którym dokonano napadu. Zachowuje się tak, jakby sierżant kirełko nie urzędował od piątku w sklepie, pomyślał. Byłby dotknięty, gdyby wiedział, że wsadzam nos w jego robotę. Mam ochotę zobaczyć ten sklep. Po prostu ochotę. Ale chodziło mu zupełnie o co innego. Jego ludzie sprawdzili dokładnie życiorysy i kątapeka o pracowników sklepu. Mieli ich na oku. Starsza ekspedientka dostała bardzo dobre opinie z całego okresu swojej pracy. Młodsza jeszcze nic nie znaczyła. Nie miała życiorysu, była czystą kartą. Kierownika posądzono kiedyś o prywatny handel złotem, pomyślał Korda, ale oskarżenie okazało się fałszywe. To było zresztą zaraz po wojnie. Wtedy różne sprawy oznaczały zupełnie co innego niż dzisiaj. Ludzie chwytali się byle czego, żeby żyć. Kapitan Korda zatrzymał się przed witryną. Sklep był znów otwarty, na razie słabo zaopatrzony. Na wystawie leżały same zegarki. Nie obchodziły go. Miał na ręku bardzo dobry, szwajcarski. Okna wystawowe były duże i z punktu widzenia architektonicznego przejrzyste. Dobrze widział przez szyby, co się dzieje w sklepie. Dziwne, pomyślał, musiał stać jak na patelni i nikogo z ulicy nic nie uderzyło. Ludzie są mało spostrzegawczy. e tam, każdy jest zaaferowany, myśli o swoich sprawach. Twoją sprawą jest myślenie o dziwnych sytuacjach i dlatego chwytasz podświadomie każdą, która nawet nieznacznie odbiega od naturalnej. Dla zwykłego przechodnia człowiek w sklepie jest kupującym. Musiałby zobaczyć wycelowany pistolet, żeby się zdziwić. Młodsza ekspedientka przestraszyła się na widok kapitana. Czego pani się boi? zapytał Korda. Ochłonęła z miejsca, roześmiała się. Była ładną dziewczyną, z tych, które są ozdobą sklepu. Bo ja już nie mogę, powiedziała. Co chwila ktoś od was przychodzi. Ja od czasu tego wszystkiego boję się po zamknięciu sklepu iść sama do domu. Lecę, jakby mnie ktoś gonił. Nigdy nie myślałam, że w biały dzień może się coś takiego zdarzyć. Jakbym wiedziała, za żadne skarby świata nie poszłabym pracować do jubilera. Nawet w torebce nie chcę mieć teraz więcej jak sto złotych. Ktoś wszedł i zapytał o zielony pasek do zegarka. Dlaczego zielony? Pomyślał kapitan. Obserwował dziewczynę. A widzisz, jej nie wydaje się takie żądanie niczym dziwnym. Zielony to zielony. Zawodowy guziczek w mózgu. Sam nie chciałby śmieć zielonego paska. Lubisz czarne. Wszedł do pakamery. Była ciasna, ale dwie osoby mieściły się tu łatwo. Pani mówiła. Że ten osobnik zamknął was obie w pakamerze. Zwrócił się do starszej ekspedientki. Wepchnął i zamknął, powiedziała. Było widać, że uraza do rabusia jeszcze z niej nie wyparowała. Musiał być brutalny, stwierdził korda w myślach. Pani zaraz stąd wyszła, tak? Wyszłyśmy Niemal zaraz. Już mówiłam. Miałam zapasowy klucz w kieszeni Fartucha. Połapałam się w tym w ciągu kilku minut. To rzadkie, podwójne klucze od pakamery, powiedział Korda głupio. Jak to rzadkie, zdziwiła się ekspedientka. Muszą być. Gdyby się jeden zgubił, człowiek nie mógłby otworzyć. Zapasowy klucz jest zawsze gdzieś schowany, zauważył Korda. U mnie nic nie jest schowane, oburzyła się ekspedientka. Jak kierownik się spóźni, ja odpowiadam za sklep. Mógłby wziąć ze sobą klucz od pakamery. To się może zdarzyć. Nie mogłabym rano rozłożyć sobie normalnych czynności. Tutaj wieszamy ubrania i kładziemy nasze rzeczy. Zawsze mam siatkę z zakupami na cały dzień. Robię je, gdy idę do pracy. W pakamerze mamy elektryczną maszynkę. Człowiek chce zagotować sobie herbaty. Zawsze w czwartek patrzę, czy mam klucze od pakamery w fartuchu. Fartuch wieszam na drzwiach, z tamtej strony. Dlaczego w czwartek? Bo w piątek kierownik jeździ rano do centrali jubilerskiej. Przychodzi później o pół godziny. Zrobił szczegółowe rozeznanie terenu przed napadem, pomyślał Korda. Musiał śledzić pracowników sklepu. Działał planowo. Nie zauważyła pani, czy ktoś za panią chodził? Na kilka dni przed napadem? Może w poprzednim miesiącu? Zmarszczyła brwi. Nie. Nigdy nikt za mną nie chodził. To znaczy, jakiś jeden i ten sam człowiek. A raz? Też nie. Żeby tak szedł. Czasem ktoś człowieka zaczepi na ulicy, ale to. Nie to, roześmiał się Korda. Kierownik stał oparty o ladę. Taka kompromitacja, powiedział. I. podejrzenie. Chodził ktoś za panem? Kierownik szczerze się zdumiał. Kto? A w kolejce nie jeździł ktoś z panem? Owszem, powiedział kierownik, w kolejce znamy swoje twarze. Jak człowiek latami jeździł na jednej trasie, zna ludzi wracających z pracy na pamięć. Ale przecież trafia się też dużo przypadkowych. Człowiek jest zmęczony, czasem zasypia, jeżeli złapie miejsce. Czyta gazetę, jak miał lepszy dzień. Nie przygląda się ludziom. A jednak musiał go śledzić, pomyślał Korda. I robił to, jak wynika ze słów kierownika, bardzo zręcznie. Jest inteligentny, żaden półanalfabeta ani zawodowy bandzior. I poczuł zadowolenie. Rozdział szesnasty Dlaczego zgłasza się pan tak późno? spytał ostro kapitan Korda. A bo to tak, wczoraj pojechałem z wozem na przegląd. A dziś od świtu jeździłem, żeby sobie odbić przestój. Jak człowiek przesiedzi dwanaście godzin za kierownicą, na nic nie ma ochoty, tyle, że poje i wali się na łóżko. Kierowca taksówki miał około czterdziestki i wyglądał na człowieka statecznego. Pracujecie dla miejskiego przedsiębiorstwa? Nie, na własny rachunek. Kiedy przeczytał pan komunikatem? O. Prawdę mówiąc, wcale bym go nie przeczytał. Żona, za przeproszeniem, składa gazety w publikacji. Człowiek lubi spojrzeć sobie na druk w takim miejscu. Wczoraj to było. Wieczorem. I nie zatelefonował pan zaraz do komendy? Zdziwił się Korda obłudnie. Przecież podaliśmy numer. Kierowca namyślał się. Zaplótł dłonie między kolanami. Widać było, że należy do ludzi, którzy nie działają pospiesznie, a nawet wolą się spóźnić, niż napytać sobie niepotrzebnych kłopotów. Prawie noc była, mruknął niechętnie. Nie miałem jeszcze takiego zdarzenia. Nie jestem pewny, czy to ten facet. Cumienie też ludzka rzecz. Wygarnąć cały magazynek do niewinnego człowieka. Co to jest? zapytał Korda. Kierowca poruszył się na krześle. Nachmurzył się, zaczynał żałować, że zgłosił się do komendy. Korda patrzył na niego, jak na preparat pod mikroskopem. Ludzie w tych samych okolicznościach zachowują się zdumiewająco jednakowo. Musiał przetrzymać wszystkie sprzeczne stany ducha swego świadka, wyprowadzić go z nich i dowiedzieć się tego, co mu potrzebne. Ja tam, panie kapitanie, powiedział kierowca, niczego nie mogę wziąć na siebie. Tyle, że godzina się zgadza. Co to za poszlaka? Liczy się zawsze każdy ślad, powiedział Korda. Może nam pan pomóc. Więcej niż ktokolwiek inny. Na twarzy kierowcy odbiło się coś zbliżonego do zadowolenia. Trafiło, pomyślał Korda. Ludzie są trudni do współdziałania z władzą. Znacznie łatwiej rozgrzeszają się we własnym sumieniu, gdy mogą coś ukryć, niż wyjawić. Zagadka psychologiczna działająca do momentu, gdy w grę wejdzie własna skóra. Brak wyobraźni. Słabe poczucie więzi społecznej. Stary jak świat, zakorzeniony w do kapusiar, szpicle donosiciela. Niechęć tak silna że działająca także w odwrotnym kierunku, gdy chodzi o obronę społeczeństwa. Jeszcze jeden skomplikowany aspekt naszego zawodu. Godzina mnie uderzyła, powiedział chętniej kierowca, miejsce. Blisko chorzej. To było w piątek, około w pół do dwunastej. Facet wydał mi się trochę skołowany, ale nie zaraz. Jak go wiozłem, niczym nie wzbudził we mnie podejrzeń. Dopiero gdy przeczytałem w ekspresie ten komunikat, jakby we mnie piorun strzelił. Schorzej łatwo przeskoczyć na Wilczą i wyjdzie się akurat koło Warimexu. Musiał lecieć przez ruiny. Podawaliście, że posterunkowego zabito pod 49. Ludzie potrafią kojarzyć pomyślał Korda, często tylko nie chcą. Kazał się wieść do Włoch, powiedział kierowca. Do Włoch, myślał korda. Kierownik sklepu jubilerskiego mieszka we Włochach. Przypadek? Jak był ubrany? Zapytał. A w garniturze? Zwyczajnie. Miał na głowie kapelusz. Miękki. I okulary. Jakie okulary? Od słońca. W piątek padało, zauważył korda. Nie pamiętam. W lecie ludzie noszą ciemne okulary dla fasonu. Nie miał na sobie peleryny? Peleryny. Zdziwił się kierowca. Nie, powiedział stanowczo. Musiał mieć pelerynę. Natarł kapitan. Nie miał. Uparł się kierowca. Może wyrzucił? Zaraz. Miał w ręku zawiniątko koloru. No, wojskowego. To mogła być Peleryna. Zauważył pan jakieś znaki szczególne? Coś, co by go wyróżniało spośród innych ludzi? Kierowca pokręcił głową. Gdyby go coś wyróżniało, nie wziąłbym takiego pasażera za miasto. Miał ciemny zarost i brudkę, był wysoki, ogólnie biorąc sympatyczny jak przeciętny młodzik. Nie mógł mieć więcej jak dwadzieścia dwa. Trzy lata. Człowiek bierze tylu pasażerów w ciągu dnia, że już nie przygląda się ludziom. Gdyby nie to, że Włochy. Nie pamiętałbym, jak wyglądał. Długie kursy pamiętam. Zarobek. Gdzie poszedł we Włochach? Nie wiem. Zawróciłem, a on został przy kapliczce. Nie patrzyłem. Chciałem złapać powrotny kurs do Warszawy. Nie opłaca się jechać w jedną stronę. Może pan sobie coś jednak przypomni, naciskał korda, coś, co by nam dało jakąś szczegółową wskazówkę. Wiemy, jak wyglądał. Sporo ludzi go już widziało. Potrzeba mi czegoś, no, czegoś charakterystycznego. Kierowca potrząsnął głową, wytężał pamięć. Korda znał ten stan przełamywania psychologicznych lodów. Są różni świadkowie. Tacy, którzy mówią niepytani, zalewają śledczego potokiem słów i własnych koncepcji. Mało obiecywał sobie po takich świadkach. Z kilku stron stenogramu wyławiało się potem jedno, dwa zdania, coś znaczące dla śledztwa. Wolał świadków trudnych, z których ciągnęło się zeznania. Przy takich trzeba się było napracować, ale prawie zawsze osiągało się rezultat. Może robił jakiś charakterystyczny ruch, miał jakąś plamę na ubraniu, buty uderzające fasonem, spróbował prymitywnie. Nie, zmartwił się kierowca. Owszem, miał coś na okularach, ale to chyba nieważne. Przeciwnie, odrzekł Korda: Wszystko jest ważne. Miał takie okulary z trzema białymi strzałkami na bokach. Zauważyłem strzałki, jak mi płacił za kurs. Dlaczego zainteresowały pana te strzałki? ciągnął kapitan. Taksówkarz stracił pewność siebie. Nie wiedział, dlaczego zwrócił uwagę na ten szczegół. Nie widziałem takich okularów, powiedział wreszcie. Mało się takich widuje. Teraz strasznie dużo fasonów, ciemnych okularów. Co jedne to ładniejsze, a takich ze strzałkami nie widziałem. No, widzisz, pomyślał Korda zawsze znajdzie się coś, czego ktoś inny nie zauważy. Ma pan jeszcze tę setkę za kurs? zapytał. Nie wydałem. Zaraz wydałem na benzynę. Rozdział 17. Zeznania porucznika WP, któremu ukradziono pistolet, niczego nowego nie wniosły do sprawy. W tłoku nikogo nie zauważył i nawet nie był pewny, czy kradzieży dokonano w tramwaju, czy przy wsiadaniu. Stratę odkrył dopiero w ministerstwie, w szatni. Włochy, myślał Korda, spacerując po pokoju. Kręcił się w trzeciej strefie obławy w godzinę po napadzie. Trzeba wzmocnić patrole we Włochach. Chociaż to w tej chwili mało daje. Za późno. Ale czegoś tam chciał. Musi znać teren. Wykluczone, żeby tam mieszkał. Nikt w kompromitującym przebraniu nie wraca do miejsca swego stałego zamieszkania. Tam mógł pozbyć się rekwizytów. Gabler, powiedział Korda, rozpoznajcie bardzo szczegółowo teren ulicy Chrobrego i Solipskiej we Włochach. Budki ruchu, sklepy. Pojechał do zakładu kryminalistyki. W drodze próbował wycisnąć coś konkretnego z zeznań rannego milicjanta, ale sprowadzały się właściwie do zera. Szpital zapowiadał pół roku leżenia, wysoki procent utraty zdrowia, nawet jeżeli kuracja przebiegnie bez komplikacji. Dzielnicowy odzyskał przytomność, na razie jednak ratował go tylko bez ruch. Nie było mowy o aktywniejszym wykorzystaniu go w toku śledztwa. Zanim padł pierwszy strzał, mało co zdążył zauważyć. Był zaskoczony, nawet broni nie zdołał wyciągnąć. Utrzymał się na nogach po zranieniu pierwszym pociskiem i w tej sekundzie, gdy usiłował przyjrzeć się napastnikowi, zorientował się, że dostał drugi, ale już ciemniało mu w oczach. Nawet przestraszyć się nie zdążyłem, zeznał. Wyszedłem ze spółdzielni mleczarskiej i od razu ktoś do mnie wygarnął. Bandyta był wysoki i w kapeluszu, z brudką. Niczego więcej nie mógłbym o nim powiedzieć. Nie zapamiętałem ani jednego rysu twarzy. Dać się tak głupio załatwić. Dzień dobry, łoboda, powiedział korda. Technik odwrócił się od biurka. W pokoju stał Manekin. Korda zatrzymał się przed kukłą. Dziwne, pomyślał. Tyle trupów widziałem. Zbrodnia nigdy nie jest tak dosadna, tak brutalna i realistyczna, jak jej odtworzenie na martwej kukle ze szmat. Wolicie zamordowanego, ale człowieka. Prawda, kapitanie, roześmiał się łobodą. Uchm mruknął kapitan. Skąd to wiecie? zaciekawił się. Znamy was, kapitanie umknął mu łoboda. Widziałem kiedyś taki film, powiedział Korda nagle. Ludzie i manekiny. Znacie go? Nie. Bohater tego filmu dokonuje morderstwa na manekinie. Wyrzuca przez okno lalkę, ubraną w ślubny welon. Z któregoś tam piętra, bardzo wysoko. Żadne morderstwo ekranowe, dokonane na człowieku, które w swoim życiu oglądałem, tak mną nie wstrząsnęło. W manekinie jest coś obojętnego, mechanicznego. Zgodził się łoboda. W martwym człowieku pozostaje człowiek. Czy to macie na myśli? Może zgodził się korda. Manekin był przebity stalowym prętem w miejscu wlotu i wylotu jednego z pocisków. W materiale, z którego zrobiona była kukła, widniały rozszarpane realistycznie otwory, ubarwione czerwoną farbą. Widzi pan, z jakiej pozycji strzelał, powiedział łoboda. Z wyciągniętej ręki. Odległość zapytał korda. Trzy, 4 metry stwierdził łoboda. Wpadli na siebie nagle. Posterunkowy zjawił się przed nim niespodziewanie. Z bliska strzelał. Może mieć 1,82 do czterech wzrostu. Co z portretem składanym zapytał korda. Jest pierwszy zarys, odrzekł Łoboda. Pokazać? Nie, zawahał się Korda. Niech pan jeszcze poczeka, do jutra. Coś nowego, zapytał technik. Być może. Mam pewną myśl. To by wam załatwiło dokładnie szerokość twarzy od skroni do skroni, rozstaw oczu. Zaczekamy, powiedział technik. To ma znaczenie zasadnicze. Na chmielnej korda zatrzymywał się przed każdą wystawą, na której leżały okulary. Gdzie on kupił te szkła? myślał. Kierowca miał rację. Do wyboru, do koloru, ale z potrójnymi strzałkami nie ma. Poproszę ciemne okulary, powiedział w pierwszym z brzegu sklepie. Kobieta postawiła przed nim pluszową tacę. Korda nakładał i zdejmował okulary, żadne mu nie pasowały. Zniecierpliwił właścicielkę sklepu. Przynajmniej pięć par siedziało facetowi na nosie jak kulał. Szukam zielonych okularów z potrójnymi strzałkami na zausznikach, powiedział wreszcie. To nie u mnie, stwierdziła lakonicznie kobieta. Ja mam zagraniczny towar. Podniosła stacy okulary za trzysta pięćdziesiąt złotych. Widzi pan, co to jest? To są okulary. Lekkie i eleganckie. Nie miała pani takich ze strzałkami, zapytał Korda. Ja nie. To jakiś chałupniczy wyrób. Wiem, o co panu chodzi. Były, w małych seriach, ale nie u mnie. Gdzie ich szukać? Wzruszyła ramionami. Taki towar zupełnie jej nie interesował. W każdym sklepie, powiedziała, może na Kniewskiego. Jest paru optyków na Pradze. W komendzie Korda wezwał Gablera: Wyślijcie natychmiast ludzi na miasto ze spisem wszystkich sklepów optycznych. Niech szukają przeciwsłonecznych okularów z trzema białymi strzałkami na zausznikach i niech się dowiedzą adresu producenta. Rozdział osiemnasty. Nie zatrzymał się w żadnym hotelu. Miał warszawski meldunek w dowodzie osobistym. Już trzeci dzień szwendał się i niuchał po marynarskich spelunkach. W Albatrosie udało mu się sprzedać przygodnemu facetowi złotą papierośnicę. Grubsze tysiące w portfelu przywróciły mu pewność siebie. Żyjąc oszczędnie, nie potrzebował niczego sprzedawać przez kilka miesięcy. Nie musiał zostawiać wyraźniejszego śladu. Takich papierośnic na kopy, myślał. Pierścionek, brylant, jakieś cacko jest opisane, zważone. Łatwo zidentyfikować. Papierośnica nic nikomu nie mówi. Facet napatoczył mu się w szatni. Andrzej odpalił szatniarzowi dziesięć procent. Ani myślał, że szatniarz tak łatwo przełknie interes. Nie siedział w Albatrosie dłużej niż pół godziny, wychodząc wiedział, że już tam nie wróci. Nigdy dwa razy w to samo miejsce, myślał. Połowa sprawy, z którą przyjechałem do Gdyni, załatwiona, ale druga trudniejsza, grubo trudniejsza. Nie miał tu nigdzie znajomych, musiał stawiać na fizjonomię, na ludzkie zachowanie, sposób bycia. Ostatnio studiował psychologię na sobie samym i żywych obiektach. Sam się dziwił, ile umiejętności wymaga życie na marginesie. Do takiego wniosku nie doszedłby jeszcze kilka dni temu. Powinien trafić do przemytników, a miał słabe pojęcie, jak się do tego zabrać. Zdawał sobie sprawę, że wśród nich grasuje dużo tajniaków. Tutaj w grę wchodziła także polityka, już nie tylko paserstwo. Złodziejstwo czy klasyczny przemyt? Psiakrew, pomyślał, łatwo wpaść. Z szatniarzem szedłem na niuch. Mam w całej tej sprawie tyle samo szczęścia, co pecha. Nie, zatrzymał się sam. Pecha miałem tylko dwa razy. Raz, gdy zabiedli mnie kumple, i drugi, gdy zobaczyłem na chorze milicjanta. Mam więcej szczęścia niż rozumu. Wyobrażał sobie, że dokerzy znają załogi obcych statków. Za jakąś sztukę złota wyjętą z kieszeni mógłby któryś z nich skontaktować go z marynarzem. Obcy marynarz też chce zarobić. Pływanie po morzach nie jest takim interesem, jak wydaje się ludziom na lądzie, myślał. Pływanie jest wtedy interesem, gdy można coś przy okazji zahaczyć. Obcym wstęp wzbroniony przeczytał. Oparł się o siatkę, odgradzającą port i miasto. W bramie stał wartownik. Andrzej udawał, że przygląda się statkom. Przy molu cumował radziecki transportowiec, szwedzki rudowęglowiec i niemiecki statek, chłodnia, D. Interesował go tylko Szwed. Był ciepły dzień, wartownik włóczył się tam i sam wokół budki, z rozpiętym kołnierzem mundurowej kurtki. Czasem w jego prowizorycznej wartowni dzwonił telefon. Muszę coś zrobić, pomyślał Andrzej, stać można do wieczora. Gapić się wolno każdemu. Gdynia się rozrosła. Rzucił od niechcenia w przestrzeń. Czekał, czy wartownik złapie się na pogaduszkę. Starszy mężczyzna odwrócił się niespiesznie i przejechał spojrzeniem po obcym. Nienatrętnym albo podejrzliwym, ale takim, jakim przyglądają się nieznajomym ludzie starsi, którzy sporo widzieli i niejednego doświadczyli. A pan nie tutejszy, powiedział wreszcie z Poznania, odrzekł Andrzej, pilnując się, aby nie zdradzić własnej niecierpliwości ani tego, że mu na znajomości z wartownikiem zależy. Wartownik przywykł do życia portowego. Nie widział w nim nic egzotycznego. Odpływające i przypływające statki, rozładunek, załadunek. Znał na pamięć pływających kontrahentów morskiego handlu. Nudziło mu się w ciepły dzień i dlatego odezwał się sam. narobi gdynik konkurencję. Panie, przed wojną to był port. Jedyny. Nasza duma. Teraz jeden z wielu. Andrzej roześmiał się mimo woli. Znał to przed wojną. Starzy mieli swoje przed wojną, ciotka Anna, rodzice Zenka. Ten wartownik zaśpiewał na znaną nutę, ale pierwszy raz słyszał, żeby w kimś wzbudzał żal nadmiar bogactwa, nie zaś jego umniejszenie. Dla ludzi z przedwojennych czasów, których on sam nie znał, wszystko było albo grubsze, albo w lepszym gatunku, albo cienisze lub szersze od tego co istniało dla niego. Nigdy jednak nie spotkał się z człowiekiem, dla którego więcej oznaczało mniej. Wartownik wzbudził w nim zaciekawienie. Od przybytku głowa nie boli, powiedział. A nie boli, odrzekł Stary. Tylko że już człowiek nie jest ten najważniejszy ani ta perła. Każdy lubi być ważny, zanotował sobie Andrzej, Stary jest przywiązany do przeszłości. W dziewiątym był pan tutaj, w Gdyni. Rzucił na przynętę. A gdzieżby? Uśmiechnął się stary marzońco. Jak miałem tyle lat co pan robiłem przy budowie portu. Byłem później dokerem. Przetrzymało się Niemców. Teraz emerytura. Pan pierwszy raz w Gdyni? Pierwszy raz widzę w ogóle port. Skłamał Andrzej. Wartownik pokiwał głową która z powącha portowego miasta nigdzie nie pojedzie. Nie ma dla niego życia. Każde inne miasto jest jak zamknięte kociołek. Tu, panie, przestrzeń. Co może się dziać w takim poznaniu, albo nawet w Warszawie? Panie. A ja sobie tak szukamy miejsca, gdzie by można tanio spędzić wakacje. Przy okazji, myślę sobie, obejrzę gdynię. Tyle się o niej dawniej mówiło. Nie wie pan, kto by tu miał do sprzedania zegarek, zaryzykował Andrzej. Wartownik spojrzał na niego z potoka. Mam takiego grata, powiedział chłopak żywiej i wyciągnął rękę. Jak już jestem w Gdyni, można by coś taniej załapać. Studiuję, daję korepetycje. Każde sto złotych liczy się na studiach, to nie posadka. Dla każdego znaczy, mruknął wartownik. Nikt nie znajduje setek na chodniku. Panie, teraz dużo tanich, radzieckich, w każdym sklepie. Poluje na zachodni, szwedzki albo NRF, owski. Kupić można, powiedział wartownik, przeciągając słowa. Marynarze odsprzedają swoje, rzucił oględniej. Niech pan pójdzie do Marleny, dwie ulice dalej, za rogiem, na prawo. Łatwo znaleźć. Najlepiej późnym wieczorem. W dzień mały ruch. Marlene upodobali sobie szwedzi. Tam zawsze pełno szwedów. Rozdział dziewiętnasty. Ile sztuk tego interesu wypuścił pan na miasto? Zapytał korda. Albo to człowiek pamięta, mruknął Malinowski i spółka poprawek do okularów, plastykowych guzików i broszek. Wziął z rąk kapitana okulary własnej produkcji i wpatrzył się w nie z zainteresowaniem. To jeszcze był dobry surowiec, stwierdził fachowo. Nie mam już takiego. Do jakich sklepów dostarczał pan te oprawki? Poproszę adresy. Malinowski podniósł oczy na kapitana. Były szare, zmęczone i nabierały zrozumienia tylko wtedy, gdy same chciały. Gęste. Krzaczaste brwi nadawały twarzy mężczyzny wyraz surowości. Sprzedawałem je tylko do dwóch sklepów, stwierdził z naciskiem Adresy pan ma tam, gdzie pan kupił. Zgadzało się. Tylko dwóch ludzi wróciło z miasta z okularami. Jeden z Pragi, drugi z brackiej. Nie mogę sobie przypomnieć, jaka ilość tych oprawek wyszła na miasto. Powiedział, że już z własnej woli. Musiałbym szukać książek handlowych z tamtego roku. Czy panu bardzo zależy na dokładnej liczbie? Pamiętam, że to były dwie krótkie serie. Z konieczności Surowiec mi się skończył. Producent oprawek zarzucił manierę roztargnienia i to dobrze usposobiło do niego kapitana. Siwe, zmęczone oczy zorientowały się. Że ten kapitan milicji nie przyszedł węszyć do jego warsztaciku. Dlatego Korda powiedział: Nie jestem urzędem skarbowym. Nic mnie nie obchodzą w tej chwili pana obroty mniej czy więcej prawdziwe. Jasne. Rzemieślnik kiwnął głową. Jasne, rzekł krótko, po męsku. Jakaś grubsza sprawa? Grubsza, zgodził się Korda. Potrzebuję szczegółowych informacji. Spojrzenie spod krzaczastych brwi znów zawisło na twarzy kapitana. Uchm, nie sprzedałem więcej tych oprawek, jak czterysta, może o pięćdziesiąt sztuk więcej, ale nie dałbym głowy. Znów wziął okulary, w ręce zgrubiałe, o spękanym na skórku palców. Sam pracował przy maszynie. Podniósł oprawkę do oczu. Niech pan uważa. Rzekł. One są typowe, to znaczy w jednym wymiarze. Jeden i ten sam rozstaw oczu. Tak mi się zdawało, pomyślał Korda. Albo liczyłem, że to będą seryjne okulary. Pół Warszawy chodzi w seryjnych okularach. Nie każdego stać na dobór oprawki u optyka. To kosztuje. Ten, kto wydaje kilkaset złotych na ciemne okulary, Przeważnie nie robi jubilera w biały dzień, w pojedynkę, w pelerynie i z brudką. Dziękuję, rzekł Korda, odbierając z rąk rzemieślnika okulary. Tyle mi wystarczy. Szare oczy odprowadziły go do drzwi. Kapitan wiedział, że zapomni liczbę wykonanych oprawek natychmiast po zamknięciu sprawy chirurga. Tak to jest, stary, inaczej nie mógłbyś robić w swojej branży. Żaden człowiek nie powiedziałby ci słowa, i jako śledczy byłbyś załatwiony. Każdy musi pilnować swego, inaczej daleko nie zajedzie. Roześmiał się. Nie dalej jak dziś zastanawiał się nad niechęcią ludzi do ujawniania tego, co wiedzą. On sam w tej chwili też wiedział więcej niż chciał. To są te pułapki, stwierdził. Konieczności. Jakkolwiek byś robił, wiesz zawsze więcej niż chciałbyś powiedzieć. Tego dnia jeszcze przesłał okulary do zakładu kryminalistyki. Kazał przygotować natychmiast drugi list, zawierający pamięciowy portret sprawcy napadu na sklep jubilerski i niedoszłego zabójcy milicjanta z chorzej. Swoim ludziom polecił zatrzymywać każdego osobnika w zielonych okularach z trzema białymi strzałkami, obojętne, mężczyzn czy kobiety. Rozdział dwudziesty Przesiedział cały wieczór w marlenie. Mógł kupić pięć zegarków. Na bardzo nawet okrężne zaczepienie o przerzut morzem człowieka, marynarze kręcili głowami, nie chcieli się dłużej wdawać w rozmowę i odchodzili od lady barowej. Tędy nie ruszę się z miejsca, myślał Andrzej. Muszę mieć polecenie od kogoś do kogoś. Pewniaka. Przyglądał się z nudów dziewczynie siedzącej dwa stoliki dalej. Była wyjątkowo ładna i chyba nietutejsza. Przyszła z jakimś zielonym facetem, który wydawał się zdziwionym miejscem, do jakiego wpadł. Chcieli coś zjeść i wyjść, ale to nie okazało się proste. Polscy marynarze zablokowali demonstracyjnie drzwi. Facet zorientował się w swoim położeniu. Co chwila od grupy odrywał się jakiś marynarz i podchodził do dziewczyny prosić ją do tańca. Odmawiała grzecznie, wszystkim jednakowo. Marynarze zbili się w ciasną kupę, pogadali między sobą, co wywoływało wśród nich głośne wybuchy śmiechu. Towarzysz dziewczyny przybladł nieznacznie od momentu, gdy zajęli stolik w pobliżu Andrzeja. Andrzej przestał myśleć o sprawie, która go sprowadziła do Marleny. Gra między marynarzami a dziewczyną stawała się dla niego niebezpieczna. W konsekwencji mogła wywołać awanturę. Najście milicji na lokal. Chciał wstać od stolika, ale namyślał się o sekundę za długo. Marynarze zablokowali już drzwi. Andrzej jeszcze bardziej obawiał się wplątania w jakąś sprzeczkę z którymkolwiek z marynarzy. Po krótkim namyśle doszedł do wniosku, że lepiej będzie siedzieć spokojnie niż próbować wydostać się w tej chwili z lokalu. Dziewczyna i jej towarzysz połapali się już, że nie wyjdą z knajpy do rana. Mężczyzna zamówił wobec tego ćwiartkę, sposobiąc się do przetrwania nocy. Marynarze zaczekali, aż wódka zjawi się na stole. Wtedy jeden z nich oderwał się od grupy przy barze i przeszedł kołyszącym krokiem obok stolika dziewczyny. Andrzej dobrze widział. Że tylko przeszedł i nawet uchwycić nie zdołał nieznacznego poruszenia biodrem, które przychyliło na bok stolik sąsiadów, stojąca na nim butelka upadła szyjką w kierunku dziewczyny i ćwiartka płynu zaczęła powoli, ale skutecznie wysączać się na jej spódnicę. Marynarz zatrzymał się w pół kroku. Spojrzał z niedowierzaniem na niestabilny mebel. W jego spojrzeniu odbiła się tylko krytyka przedmiotów, które bywają złośliwe nie w porę. Skłonił się niedbale, obraźliwie i przeszedł w głąb sali. Oparł się o ścianę w przeciwległym rogu lokalu z wyraźnym, celem szachowania wzrokiem pary młodych. Dziewczyna wstała i strzepnęła wódkę ze spódnicy. Jej towarzysz skinął na kelnera. Ćwiartkę poproszę, rzekł. Marynarz oparł się łokciami o ścianę, wysunął nogi, uśmiechnął się i przyjrzał kelnerowi który szybkim kroczkiem odbiegał od stolika. Ja bym się też napiła, powiedziała dziewczyna głośno. Ja chcę pomarańczówki. Kelner zawrócił. Andrzej zauważył, że jego zdenerwowanie rośnie. Niósł pomarańczówkę i taca drżała mu w ręku. Maryna szutkił rozbawione oczy w skaczącej na tacy butelce, ale się nie ruszył. Niech pan nie wychodzi. Usłyszał Andrzej szept kelnera. Niech pan tylko nie próbuje stąd wychodzić, błagał kelner towarzysza dziewczyny. Nachylony udawał, że strzepuje serwetką popiół ze stolika. Wiem, odpowiedział towarzysz dziewczyny. Dziękuję panu. Marynarz obserwował z ironią manewry kelnera. Dobrze wiedział, że kelner ostrzega obcego. Zaczekał tylko. Aż pomarańczówka stanęła na stole, a kelner wycofał się do tyłu i ruszył w stronę stolika dziewczyny. To samo zakołysanie się, ten sam nieuważny, nieuchwytny ruch biodrem i pomarańczówka wylądowała na spódnicy dziewczyny. Niedbały skłon i szyderczo uprzejme przeprosiny. Dziewczyna spojrzała przelotnie na marynarza, wyjęła z torebki chusteczkę i zaczęła ścierać pomarańczówkę z sukienki. Jej towarzysz wydawał się unicestwiony. Kelner rozległ się spokojny głos dziewczyny. Poprosimy ćwiartkę pomarańczówki. Przez twarz marynarza, opartego znów o ladę barową, przemknął cieniu uznania. Kelner nie mógł utrzymać następnej butelki w drżących rękach. Postawił flaszkę na stole, zzieleniały. Zapomniał nawet, jak trzeba wycofać się między stołami, żeby odwrót wypadł możliwie elegancko. Plątał się i obijał o inne stoły, z wytrzeszczonymi oczami, zbity z tropu, oczekujący katastrofy grubo większej niż zniszczenie dziewczęcej spódnicy. Marynarz ruszył od baru i historia powtórzyła się co do fragmentu, jakby ktoś zatrzymywał i puszczał od nowa ten sam kawałek filmu. Andrzej poczuł. Że pocał mu się dłonie. Myślał gorączkowo. Przebrnął przez tyle zasadzek, aby wpaść w barze w trakcie awantury o cudzą dziewczynę, wywołaną z marynarskiej fantazji. Dobrze widział, że marynarzowi nie chodziło wcale o tę dziewczynę. Dziewczyna już nie wycierała spódnicy. Od sąsiednich stolików wszyscy goście odwrócili głowy. Jej towarzysz siedział sztywno jak kukła, z zaciśniętymi ustami w zwapniałej twarzy. Pomarańczówka lepsza od czystej, powiedziała głośno dziewczyna na całą salę. Mam wspaniale usztywnioną spódnicę. Roześmiała się. Kelner, prosimy ćwiartkę pomarańczówki. Towarzysz dziewczyny nie drgnął. Nie poruszał się ani jeden mięsień jego twarzy. Kelner na ostatnich nogach, opierając się o stolik, szeptał nerwowo. Panie, niech pan tylko nic nie zrobi. Panie, Niech panu udaje głupiego. Panie, ja pana proszę, niech panu udaje głupiego. Towarzysz dziewczyny nie odpowiedział, tkwił na krześle martwo, jakby go własna pasja zagwoździła. Marynarz ruszył od ladej barowej, ale już nie kołysał biodrami i nie udawał roztargnionego. Szedł wprost do dziewczyny. Andrzej mimo woli zgniótł w ręku papierową serwetkę. Starczy. Powiedział marynarz do dziewczyny. Może pani wyjść. Chłopaki zawołał w kierunku drzwi. Wypuścicie panią. Słowo panią wymówił w sposób, który nie pozostawiał nikomu wątpliwości, że dziewczyna wyjdzie i nikt nie tknie jej palcem. Rany Boskie pomyślał Andrzej. Wyjdź. No, wyjdź. Skorzystaj z tego i zostaw swojego chłopaka na łaskę losu. Inaczej wpadnę przez ciebie. Głupio wpadnę. Dziewczyna podniosła spokojnie oczy na marynarza. Zrozumiała go. Wiedziała, że sama jest bezpieczna. Dziękuję panu powiedziała tak samo grzecznie, jak odmówiła mu tanica przyszliśmy się tu zabawić. Bardzo podoba mi się ten lokal. Mamy ochotę zostać tu do rana. Andrzej poczuł, że ze złości krew uderza mu do głowy. Ty idiotko, myślał, ty kretynko, ty, ty, powtarzał bezgłośnie. Marynarz patrzył przez chwilę nieruchomo na dziewczynę, uśmiechnął się, skinął lekceważąco głową w kierunku milczącego, sztywnego mężczyzny. Jak pani chce, powiedział. On nie wyjdzie. Dziewczyna przyjęła informację do wiadomości. Poprosiła towarzysza, żeby nalał jej pomarańczówki. Stuknęła się z nim kieliszkiem. Szwedzi na sali wybuchnęli gromkim śmiechem. Andrzej poczuł, że rozluźniają mu się nagle mięśnie. Ludzie przy sąsiednich stołach powracali do rozmów. Kelner zakrzątnął się żywiej po sali. Dopóki pan jest z nią, powiedział, podając sąsiadom Andrzeja gorące danie. Nie ruszą pana. To ich portowy honor. Nie ruszą pana dla niej. Oena im się spodobała. Andrzej wstał i zapłacił za piwo. Na ulicy było zupełnie ciemno, tylko w mroku czuł się bezpieczny. Ogarnęła go ulga, zachciało mu się śmiać. Dziewucha, pomyślał. Trzy ćwiartki wódki na spódnicy i ani okiem nie mrugnęła. Tamten też, drań, nie przewrócił stolika, nie spuścił jej na nogi talerzy. Magik cholerny. Nie chciałbym się znaleźć w skórze tego jej chłopaka. Załatwili go na zawsze. O to im chodziło. Facet nic nie mógł zrobić sam, ale to go nie uratuje. Przypomniały mu się oczy dziewczyny, szare. Wydawały się spokojne, a jednak coś w nich było kozackiego. Wzruszył ramionami. Nic nie powinnego obchodzić oczy żadnych dziewczyn tej nocy i jeszcze wielu następnych. Postanowił i tym razem przenocować na dworcu.